końcu nadszedł ten czas, że sobie kupiłem motocykl, udało mi się znaleźć po czwartej próbie. Motocykl kupiłem koło Wrocławia. Jest nim Suzuki GSXR 750 z 2006 roku. Ogólnie stan jest w sumie dobry. Dobry jest stan. Opona do wymiany, napinacz lekko słychać. A tak to generalnie wszystko jest dobrze, tylko ma jeszcze tłumik seryjny, to mi się tak niezbyt widzi. No i będę musiał to wymienić. Jestem teraz w górach, bo od Wrocławia w góry to są 2 godziny drogi. Zostawiłem motocykl siostry we Wrocławiu i pojechaliśmy z chłopakami sobie w góry, tak na spontanie. I generalnie jest super. Popiliśmy sobie trochę w nocy i się teraz ciężko chodzi, ale widoki warte swojej ceny. Tam chłopaki sobie idą. Generalnie padało pół drogi jak wchodziliśmy. Cały zmoknięty jestem, że coś czuję, że będzie choroba. No, także czekajcie na filmiki. Czekajcie, bo będzie super. Będą znowu obserwacje. A już w ogóle będzie petarda, jak będę nagrywać w Belgii, bo w Polsce to nic ciekawego nie ma. A w Belgii już tak jest. Dużo Arabów jest i w ogóle tych ciepatych, tych Turków w tych sukienkach, także będzie beka. Przemiałem z nich bekę. Czekajcie na filmiki, się pojawią wkrótce. Teraz jak wrócimy sobie na chatę, musimy do Wrocławia pojechać po motor i muszę jakoś dojechać jeszcze do Bydgoszczy. To są 4 godziny drogi, bo to są krajowe. Nie ma autostrady z Wrocławia do mnie do Bydgoszczy. Także trochę męczarnia. Tym bardziej, że z Belgii wróciłem do Polski. Byłem o 6 rano. Wszedłem do domu tylko i zostawiłem torby i od razu jechaliśmy do Wrocławia. Także jestem bardzo zniszczony. Mam nadzieję, że się nie wypierdolę. Jak jeszcze pada, mam oponę z tyłu słabą. Także lipa. Także czekajcie na filmiki, niedługo wam się pochwalę tym motocyklem. Także sobie zobaczycie. Coraz więcej subskrypcji jest, to mnie bardzo cieszy, mimo tak, że w sumie nic się nie dzieje na kanale. Ale zobaczymy, jaki będzie przyrost, jak zacznę nagrywać te filmy. Myślę, że mam taką nadzieję, że będzie spory. Dochodzimy sobie. Teraz zmierzamy na wyciąg. Bo naprawdę droga jest hardkorowa, popadało, te skały są mokre, śliskie jak cholera. Jest fajniej. Tam macie Karpacz. No, a tam ta strona czeska jest. Dobra, to czekajcie i wrzucam filmie, nie, coś ponagrywam.